Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kurzek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Piły Piły w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Wspaniały dzień, proszę Państwa. Mam nową naklejkę na komputer, mam nową koszulę. Wszystko jest wspaniale, pięknie. Państwo się zapytają, a dlaczego pan miał taką obrzydliwą, obdziaganą tą... Proszę Państwa, można było to zrobić wcześniej, ale jestem konserwatystą. Mnie zmiany... Skąd ja miałem wiedzieć, czy ta nowa naklejka nie będzie jakaś lewacka, czy nie będzie chciała zrobić kolektywizacji wsi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, dzień jest niezwykle sympatyczny, wszystko jest nowe, ja jestem czysty, ale niestety jednocześnie jest to dzień smutny, proszę Państwa. Dorwali kolejnego wielkiego z nas, ten reżim pisowski podstępnie podstawiają im, proszę Państwa, alkohol pod usta, każą pić pod groźbą. No i niestety, proszę Państwa, tak się wydarzyło. Chociaż ja sobie tak myślę, my, proszę Państwa, nie będziemy się w tym programie jakoś w jakieś spekulacje bawić, prawda? Bo to nie wiadomo, czy Jerzy S. to rzeczywiście jest ojciec znanego aktora Macieja Sztura. Miał co prawda 0,7 we krwi, proszę Państwa, ale też podobno z tendencją spadkową zdecydowanie to było. No poza tym, czy potrącił, czy trochę tylko tak w łokieć uderzył, jak mówią niektóre media, to wszystko jest, to właściwie to powinno się zostawić. I zostawilibyśmy to, proszę Państwa, jest wiele innych ciekawych rzeczy, ale uświadomiłem sobie, proszę Państwa, ile tego było, nie tylko w ostatnim czasie, ale w ogóle w takiej no, najnowszej historii Polski. To świetnie podsumowuje, proszę Państwa, film przygotowany przez takiego youtubera, który się nazywa chyba Kaszanka TV. Taki kanał się nazywa Dzieli Nas Piłka. Bardzo fajny, śmieszny, polecam. I to jest właśnie, proszę Państwa, takie krótkie podsumowanie jeszcze bez Jerzego S., który być może jest znanym aktorem, ale tego przecież nikt z nas nie wie. Ilu było tych celebrytów, którzy po prostu byli takimi wspaniałymi, proszę Państwa, rajdowcami? Zobaczmy. Na 11 miejscu faworyt publiczności Borys Szyc, zaledwie 0,6 w kwalifikacjach. Na 10 miejscu Daniel Orbryski, 0,9. Na 9 Ewa Farna z 1 promilem. Na miejscu 8 Bilgun Iron Batar, 1,2. Na miejscu 7 Joanna Liszowska, również 1,2. Mimo że ten sam wynik, to jednak Joanna jechała w swoim Porsche, a Bilgun tylko skuterem. Tak, tak, Joanna poniosła większe straty, no bo jednak Porsche, a skuter, prawda? Na miejscu 5 Michał Żewłak, 1,6. To dość średni wynik jak na piłkarza. Na miejscu 5 Bogdan Łazuka, 1,7. A na miejscu 4 wschodząca gwiazda i jeden z faworytów tego wyścigu, Beata K. 2,0 w kwalifikacjach. Świetny wynik jak na początkującego. Tuż za faworytami w drugiej linii na miejscu 3 Tomasz Stockinger, 2,3. Świetny wynik. Tuż za liderem na miejscu 2 Ilona Felicjańska, 2,3. No, najlepsza wśród kobiet. Również będzie chciała się bić o pierwsze miejsce. Natomiast na pierwszym miejscu niepodważalnie najlepszy od wielu lat nasz taki Hamilton polskiej Formuły 1, Kamil Durczok, 2,6. Najlepszy rezultat kwalifikacji. Proszę Państwa, co powiedzieć, prawda? Bo budka, jak budka smakuje jednakowo, czyli wspaniale. No. Ale proszę Państwa, ataki na Jerzego S. to jest osobny temat. I być może ważniejszy, jak mówi większość mediów. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że po tym, jak Jerzy S. lekko uderzył w łokieć motocyklistę, to niektórzy w internecie zaczęli hejtować Macieja Sztura i to im się zajęło właśnie, proszę Państwa, Radio Z. Zobaczmy. Obrzydliwe! Taki to jest komentarz oficjalnego konta Radia Z na Facebooku. Wąs Polski, jak tam tatuś wytrzeźwiał, ruszył atak na Macieja Sztura. Po wypadku ojca, proszę Państwa, dziękuję. To tak samo jak Barbara Kurdejszata ostatnio mówiła, że tak się komedialnie tak rozdmuchano, że ona tam wyzywała tą Straż Graniczną. Naprawdę, to chyba jest trochę tak z kategorii, znalazł cudowny sposób, jak nigdy za nic nie odpowiadać. No, może jak się jest celebrytą, to za niektóre rzeczy trzeba odpowiadać. Ale jak się jeszcze ma syna celebrytę, to jednak zawsze tematem jest ten straszny po prostu hejt. Okropny, proszę Państwa, hejt. Bo wiadomo, kim są ci ludzie, którzy Jerzego S. w taki sposób i Macieja Sztura, być może jego syna, w taki sposób hejtują. To jest, proszę Państwa... Smród, prowincja, coś zatęchłego, coś, czego niefajnie dotyka. Kim są ci ludzie, można zapytać. Odpowiada na to jasno, proszę Państwa, Krystyna Janda.
To jest straszne, że komuś się chce. Co to jest za naród? Co to są za ludzie? To, co są za okrutnicy? To, co są ludzie bez uczuć, bez honoru, bez godności. Ja nie mogę to zrozumieć. Dlatego ona nie może to zrozumieć, proszę Państwa, no i ja się jej nie dziwię. Proszę Państwa, pamiętacie, kiedyś była taka okładka z Maciejem Szturem i być może tą osobą, która jest Jerzym S. Newsweeka, męczarnia zwana Polską. I więc, proszę Państwa, pytanie jest nie dlaczego, znaczy nie, pytanie jest nie ile gwiazd zostało złapanych pod wpływem, ale proszę Państwa, słuszne pytanie jest takie, dlaczego ci ludzie są zmuszeni do tego, żeby pić? Dlaczego ten kraj jest tak straszny? Dlaczego on jest taki okropny? Dlaczego my wszyscy jesteśmy tacy mało europejscy i nieuśmiechnięci, że wielkie, wrażliwe jednostki po prostu muszą szukać ratunku na dnie szklanki, proszę Państwa, albo butelki? Tutaj mam, proszę Państwa, nawet, żeby tak Państwu to cierpienie Jerzego S., jakby unaocznić, to mam z kolei artykuł, który, czy kolumnę, jak to się mówi, taki felieton, który napisał kiedyś Jerzy Sztur, związany lub nie z Jerzym S. Tego nie wiemy, proszę Państwa. To jest o polskim lecie, proszę Państwa. Posłuchajcie Państwo tego. Dla mnie Polska tego lata to był pijany Polak w morzu i 5 ratowników, którzy go wyciągali. Dla mnie lato tego roku to pijany, który z Giewontu nie mógł zejść i helikopter go musiał ściągać za ileś tysięcy złotych. Dla mnie lato tego roku to jest ten gość, co wysiadł z auta i pobił kobietę, która prawidłowo przechodziła po pasach. Dla mnie lato to jest ten, który w Dziwnowie na plaży nożem zaatakował plażowicza. Lato to też mężczyźni siedzący na plaży od 5 rano, żeby sobie zająć miejsce. Proszę Państwa, gdybyście tak nie uprzykrzyli lata Jerzemu Szturowi, to być może Jerzy S. nie musiałby nikogo potrącić, proszę Państwa, w listopadzie. Znaczy w październiku. Październik jest jeszcze, tak? Straszne. Ale proszę Państwa, z tych rzeczy, które męczy się strasznie Maciej Sztur i Jerzy Sztur też się męczy w Polsce. Nie wiemy, jak jest sytuacja z Jerzym S. Męczą się strasznie. A wiecie, co najbardziej przeszkadza Jerzemu Szturowi? No to zobaczmy, proszę Państwa. Najbardziej mnie przeszkadza ta pogarda do prawa i kłamstwo. Kłamstwo, ale najbardziej to pogarda jednak do prawa przeszkadza, proszę Państwa. Jak człowiek miałby się nie załamać? I to, proszę Państwa, jest też, dlaczego powinniśmy jednak inaczej traktować celebrytów. Jeżeli okazałoby się, że Jerzy S. jest znanym aktorem, no to myślę, że nie powinien się martwić. A jak się, proszę Państwa, nie jest celebrytą, to się człowiek powinien martwić. I to zobaczymy na następnym przykładzie. Zobaczmy. Płock. Mężczyzna uciekał przed policją, bo obawiał się, że jest pijany. Nie był, prawda? No właśnie, proszę Państwa, dziękuję za materiał. Ten mężczyzna musiał się obawiać, bo nie miał odpowiedniego dorobku artystycznego. Jakby miał, to by się nie mógł obawiać, niezależnie od tego, czy był pijany, czy nie. I proszę Państwa, teraz dwa suchary, takie konkretne bym powiedział, ale to też czasem trzeba z sucharami się, proszę Państwa, zmierzyć. Słabymi żartami. Zresztą jak Państwo oglądacie ten program, to robicie to codziennie. Więc zacznijmy od pierwszego, zobaczmy. W ramach walki z pisowskim Orlenem nasza rodzina tankuje w monopolowym. I od razu poproszę o drugi suchar. Co zrobił pijany Jerzy motocykliście? Szturchnął! Proszę Państwa, jakie to jest... To nie jest śmieszne, proszę Pana! Nie, akurat nie jest. Proszę Państwa, zostawmy Jerzego S. I Robert Kropiwnicki, o którym mówiłem wczoraj, że jest moim idolem, już po prostu nie wytrzymał tego, jak my go, nie tylko jego atakujemy, proszę Państwa, ale jeszcze szczujemy na Niemcy. Zobaczmy. Drogi PiS-org, Solidarna.pl, opamiętajcie się, mam dość szczucia na Niemcy. Róbcie politykę, ale przestańcie szczuć. Robicie wrogów z UE, z Niemców, chcecie przykryć tym waszą nieudalność. Ale już wystarczy, to może się źle skończyć. Mało wam jednej wojny u naszych granic. Tak przestańcie. Koniec z propagandą PiS-owską! Straszny, trochę to złowrogo zabrzmiało. Przecież Niemcy nie są naszymi wrogami. Przestańcie na nich szczuć, bo nas zaatakują. Ludzie, uspokójcie się. W każdym razie, mnie trochę tak zastanawia w tym wszystkim taka jedna rzecz, że czy w Platformie zadanie, żeby wygrać wybory, nie jest już wystarczająco trudne. Macie całe dziedzictwo rządów Tuska, Ewy Kopacz, to wy jeszcze chcecie bronić dziedzictwa niemieckiej polityki wschodniej? Po co? Jakby... Po co? No przecież ostatecznie
nie będą Niemcy z waszych list startować w wyborach, prawda? Prawda? Wiadomo, proszę Państwa, mówiliśmy na koniec, proszę Państwa, o Januszu Kowalskim, który niestety jest hejtowany w internecie za to, że się nie zna na rolnictwie, chociaż jest wiceministrem rolnictwa, ale zna się na pewno na innej rzeczy, na przykład energetyka. Kwestia czystego powietrza, czy jest związana z energetyką? Ja się nie znam, więc trudno mi powiedzieć, ale zobaczmy. O jest, 40 tysięcy osób umiera w Polsce z powodu jakości powietrza? Poważna teza, a więc proszę o zweryfikowanie dowód, źródło naukowe, statystyczne. A pan Adam Prozik odpowiada, źródło, rządowa strona programu Czyste Powietrze, zakładka Edukacja. Cytat, w Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza rocznie umiera około 45 tysięcy osób. Dziękujemy za ten materiał. Jakaś na pewno jest dziedzina, na której Janusz Kowalski się zna, a my, proszę Państwa, znamy się oczywiście na słabych żartach i jutro będziemy się zajmować tym samym. Do zobaczenia.